Była to jedna z najkrwawszych zbrodni stanu wojennego. 16 grudnia 1981 roku, 3 dni po wprowadzeniu stanu wojennego, władze komunistyczne wydały rozkaz rozprawić się z protestującymi górnikami. W kopalni Wujek od kul ZOMO zginęło 9 z nich. Najmłodszy miał zaledwie 19 lat. Dobry wieczór Państwu, Danuta Cholecka. Zapraszam na specjalne wydanie wiadomości z symbolicznego miejsca sprzed kopalni Wujek. Dziś mija 40 lat od tragicznych wydarzeń w kopalni Wujek. 3000 strajkujących górników domagało się uwolnienia szefa zakładowej Solidarności Jana Ludwiczaka oraz innych aresztowanych działaczy w kraju. Domagali się także zniesienia stanu wojennego. Komunistyczne władze postanowiły stłumić bunt górników także po to, żeby zastraszyć innych. Na teren kopalni wszedł pluton specjalny ZOMO. Padły strzały. 9 górników zginęło, kilkudziesięciu zostało rannych. Dziś górnicy oddawali hołd ofiarom pacyfikacji. Oddają również kibice GKS Katowice w tej chwili. A na miejscu wydarzeń był Waldemar Stankiewicz. Powiedz, jak przebiegały dzisiejsze uroczystości? Ślązacy, rodziny ofiar i poszkodowani, wszyscy spotkali się tutaj dziś, by oddać hołd zabitym górnikom. Jak to możliwe, że Polak strzelał do Polaka? Takie pytanie zadała mi żona jednego z górników, który właśnie tu w kopalni Wujek zginął. Bo mimo, że minęło 40 lat, to tych pytań wciąż jest wiele. Ale jak podkreślał prezydent Andrzej Duda w trakcie oficjalnych uroczystości, ich krew nie poszła na marne. Pan Krzysztof tamte tragiczne wydarzenia pamięta bardzo dobrze. On i inni górnicy nie mogli uwierzyć, że komuniści pozwolili na strzelanie do ludzi z ostrej amunicji. Nawet wynosząc jednego z rannych górników, mocnym strumieniem mu się z brody lała krew. Ja w dalszym ciągu nie wiedziałem, że strzelają. Ja myślałem, że to jest jakaś rana, no, dostał czymś uderzony. Jak może Polak do Polaka strzelać? Brat na brata. Pani Renata miała wtedy 23 lata, jej mąż 29, ich córeczka 2 latka. Kobieta zaniepokoiła się, gdy pan Joachim nie wrócił 17 grudnia do domu. Pojechała na kopalnię, powiedziano jej, że mąż w szpitalu. Tam usłyszała od lekarza. Dostał poszczał głowy z helikoptera, tak twierdzili, nie, że kula mu wyciągali z boku. Jest po operacji, operacja się udała, ale stan krytyczny. Mąż pani Renaty to jedna z ofiar katów z ZOMO. Zmarł na początku stycznia 82 roku. W sumie śmierć poniosło 9 górników. Koszulę jednego z nich z dziurą postrzałową można zobaczyć w Śląskim Centrum Wolności i Solidarności. Podobnie jak czołg T-55, który przebijał mur kopalni. 16 grudnia komuniści wysłali do niej w sumie 35 takich czołgów, pluton specjalny ZOMO, 45 wozów bojowych, 1700 milicjantów i 500 żołnierzy. Jeżeli lat kopalnią, będzie latał helikopter, wszyscy natychmiast założyć maski przeciwgazowe. Będzie zrzucał gaz. Oficjalne obchody rozpoczęto mszą świętą. Tamten Śląsk walczył o wolność kraju i zawsze trzeba o tym pamiętać. Salwa honorowa i apel pamięci. Tak przed pomnikiem krzyżem hołd ofiarom tamtych dni oddawali Ślązacy wraz z prezydentem Andrzejem Dudą. Ta Polska, która jest wolna, zawsze będzie na kolanach klęczała przed tymi krzyżami i zawsze będzie pamiętała, komu tą wolność zawdzięcza. 20 kilometrów dalej, w kopalni Piast, prezydent oddał też hołd górnikom, którzy w grudniu 81 roku strajkowali 2 tygodnie pod ziemią. Była determinacja, żeby pokazać opór, ten opór tym katom czerwonym, pokazać, że my się z tym wszystkim nie zgadzamy, co oni zrobili z nas. Strajkowali od 14 do 28 grudnia. Święta spędzili praktycznie bez jedzenia i światła. Solidarność pozwoliła im być ludźmi. Mogli więcej powiedzieć, więcej wyrazić swoje zdanie, swoje emocje i z tym zjechali na dół z takim przeświadczeniem, że odbiera się im coś, co w ogromnym trudzie sobie wywalczyli. Tę walkę już w grudniu 70 roku podjęli robotnicy. Mija 51 lat od fali strajków, w których zginęły 44 osoby. Tu też milicja i wojsko strzelało do ludzi. To z ich krwi narodziła się Polska wolna i niepodległa. Polska, w której 10 lat później wybuchła rewolucja Solidarności. Waldemar Stankiewicz, Wiadomości.
Nigdy tego nie zapomnimy, mówią świadkowie, uczestnicy tamtych tragicznych wydarzeń sprzed 40 lat. Jedna chwila złamała ich życie. Córka zabitego górnika wspomina, że zabroniono nawet wprowadzenia ciała do kościoła. O pogrzebie nie wolno było powiadamiać rodziny. Budzi cierpienie pozostało do dziś. A oni, jak sami mówią, chcieli tylko godnie żyć. Mieli z kim i mieli dla kogo. Maciej Sawicki. Czas zaciera ślady, ale nigdy nie wymaże z pamięci ludzkich dramatów. Ból bez ulgi, strach bez końca. To, co mi utkwiło w oczach, to potworny wzrok tych milicjantów z jednostek ZOMO, którzy z taką nienawiścią patrzyli. Poczucie bezkarności obudziło najgorsze demony, naprzeciw których stanął także Zbigniew Mazan, lekarz. To jemu dokładnie 40 lat temu udało się dwa razy przedrzeć przez milicyjno-wojskowy kordon i dostać do ambulatorium kopalni Wujek. Cel? Ratować życie bestialsko osaczonych górników. Kafelki do wysokości wzrostu człowieka były czerwone od krwi. To są sceny, których się nie zapomina. Komunistyczni oprawcy bez sumienia i dramat górników z kopalni Wujek, który boli do dziś. Często się mówi o bólu rodziców, żon, dzieci. Generał Jaruzelski, generał Kiszczak złamali naszą godność, wolność i solidarność. 9 górników zamordowano z zimną krwią. Wielu zostało rannych. To największa tragedia stanu wojennego. Myśmy nie wiedzieli, że tam będą strzelać. Myśmy tego nie przypuszczali, że będą strzelać. No ale jak to się wydarzyło, jak zaczęli strzelać, no to my musieli się poddać i zrezygnować, no bo to życie jest jedno. Życie, które oni poświęcili dla nas. Maciej Sawicki, Wiadomości. Dopiero po 27 latach od masakry w kopalni Wujek udało się skazać winnych śmierci górników, dowódcę plutonu specjalnego ZOMO Romualda Cieślaka oraz kilkunastu jego podwładnych. Wyrok zapadł po kilku procesach, które stały się kolejną gehenną przeżywaną na sali sądowej przez bliskich ofiar, zmuszonych do patrzenia na ich katy. Mimo prób nie udało się skazać za tę zbrodnię ani Wojciecha Jaruzelskiego, ani Czesława Kiszczaka. Jan Korab. Zatrzymano ich i zamknięto niezwykle szybko. Organizatorów strajku, bo zabójcom w mundurach ZOMO w PRL-u włos z głowy nie spadł. Stanisław Płatek, jeden z organizatorów strajku, przeżył masakrę, został skazany na 3 lata więzienia. Już w latach 90. w tak zwanej wolnej Polsce widział, jak sędziowie uniewinniają katów jego kolegów po raz drugi. Inaczej wyobrażaliśmy sobie ten proces. W 2001 roku rodzinom pomordowanych komuniści znów mogli pluć w twarz. Nie będzie w tym sądzie nigdy prawdy! Sędziowie oficjalnie z braku materiału dowodowego nie dał jednoznacznej odpowiedzi, kto był winien śmierci górników. Ponownie wydają wyrok uniewinniający. Stanisław Płatek po kolejnych 10 latach znów jest na sądowej sali. Iście piłatowskim zachowaniem, czyli umycie rąk. Oskarżeni ZOMOwcy nie odczuwają żadnej skruchy. Śmieją się z ofiar i ze świadków. Pamięta to dr Marek Jędrysik, który przeprowadzał sekcję ciał zamordowanych górników i schował jedną z kul, ważny dowód w sprawie. Opuszczając salę, przechodziłem koło ławy oskarżonych i z szyderstwem i śmiechem. Wprost, nie krępując się, patriota, patriota, ojczyzna musi się. Kolejny proces zakończył się prawomocnie w 2008 roku. Są winni ich popełnienia. Kilkunastu ZOMOwców zostało skazanych, w większości na jedynie kilka lat więzienia. Pierwsze wyroki skazujące zapadły 18 lat po 1989 roku. Kolejne lata nie przynoszą poczucia sprawiedliwości ofiarom. Po latach się dowiedziałem, że do dnia 31 stycznia od 16 grudnia byłem rzekomo internowany, ale ja na to żadnego dokumentu nie mam.
Oskarżonym zostaje Czesław Kiszczak, którego w zeznaniach bronią Wojciech Jaruzelski i Adam Michnik. Akt oskarżenia wobec mnie nie ma żadnego uzasadnienia. Dziś już wiadomo, że strzelający do górników zomowcy nie mieli ani pałek, ani tarcz. Jedynie broń maszynową, której użyli na rozkaz. Musiał pójść jasny sygnał. Jeżeli będziecie strajkować, to was po prostu zamordujemy. I ten sygnał poszedł. Strzelali tak, żeby zabić. Co do tego nikt już nie ma wątpliwości. Strzelali w łeb i na komorę. 4 strzały w głowę, 4 strzały w klatkę piersiową. Jaruzelski, wprowadzając stan wojenny, wydał na nich wyrok, choć on sam i broniący go Adam Michnik w 20. rocznicę tego zdarzenia widzieli to inaczej. Generał wszystko brał na siebie, na swoją klatkę piersiową. Najbardziej liberalny zamach stanu na świecie. 9 górników zginęło, 23 zostało rannych. Lekarzom z polecenia władzy przeszkadzano w udzielaniu pomocy. Komunistom postawiła się wtedy dr Urszula Wenda, córka żołnierza Armii Krajowej. Bo jak ojca aresztowali, to ja się nawet pożegnałam z nim. Jak aresztowali gestapowcy. A tu oni nie pozwolą ratować nawet swoich obywateli, swoich rodaków. Kiszczaka i Wojciecha Jaruzelskiego nie udało się pociągnąć do odpowiedzialności. Z tamtej hunty partyjno-wojskowej, z którymi razem z pełną świadomością, domagając się jeszcze sowieckiej interwencji, zniewalał polski naród. Do dziś bohaterowie tamtych lat nie mają poczucia pełnej sprawiedliwości. Dogadanie się komunistów z częścią opozycjonistów uniemożliwiło rozliczanie PRL-owskich elit i dało im możliwość wygodnego urządzenia się w III RP. Wobec niego nic by nie było. Właściwie nic by nie było. Nic. Nigdy nie zostali rozliczeni komunistyczni sędziowie. I żądają, by ich nazywać elitą stanu sędziowskiego w Polsce. Którzy, jak gdyby nigdy nic, orzekają do dziś w polskich sądach. Jan Korab, Wiadomości. Tu na terenie kopalni, po tym, kiedy padły strzały, nastała grobowa cisza. Tak zawsze się dzieje po wielkiej tragedii. Przez 40 lat górnicy nie zapomnieli tego, co tu się wydarzyło. I dziś, oddając hołd swoim poległym kolegom, potwierdzili, że nigdy nie zapomną. O wydarzeniach tamtych dni opowiada film Kazimierza Kuca Śmierć jak kromka chleba, który już dziś w telewizyjnej jedynce o 20:09 nie zapomnimy. Potem Danuta Holecka z Katowic. Dziękuję, Danusiu. Więcej informacji już ze studia w Warszawie. Dobry wieczór, Edyta Lewandowska. Witam Państwa. Trwa główne wydanie Wiadomości. Zobaczmy, co jeszcze przed nami. Polskie inwestycje i walka o niższe ceny energii w Europie. Znamy rywali biało-czerwonych w kolejnej edycji Ligi Narodów. Omikron jest już w Polsce. W Katowicach potwierdzono przypadek zakażenia nową mutacją COVID-19 u kobiety, która przyjechała z Afryki. Omikron rozprzestrzenia się szybciej niż wcześniejsze mutacje, dlatego tak ważne są szczepienia. Dziś odnotowano ponad 22 tysiące nowych zakażeń koronawirusem. 592 osoby zmarły. Krzysztof Nowina-Konopka. Najmniej zakażeń na Podlasiu, najwięcej na Śląsku. Tam też pierwszy w Polsce potwierdzony przypadek nowej mutacji koronawirusa. Mamy pierwszy przypadek mutacji koronawirusa w postaci mutacji Omikrona, wykryty przez Wojewódzką Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Katowicach. Mutację COVID-19 wykazał test u 30-letniej Afrykanki, uczestniczki ubiegłotygodniowego szczytu cyfrowego ONZ w Katowicach. Zakażenie przebywa łagodnie, trafiła do izolatorium w Myszkowie. Omikron, zdaniem ekspertów, prawdopodobnie jest już obecny w większości krajów świata. Jest wysoce zakaźny, ale w większości przypadków przebiega łagodnie. Jest kolejnym etapem, mam nadzieję, zmierzania COVID-u do choroby sezonowej, nie tak śmiertelnej, ale oczywiście duża droga jeszcze przed nami. By ją skrócić, lekarze apelują, szczepmy się. Od dziś ruszyły szczepienia dzieci w wieku od 5 do 11 roku życia. Otrzymują dostosowaną do wieku dawkę preparatu Pfizer. Nic nie bolało, naprawdę nie ma się czego bać. Wszystkich zachęcam. Na szczepienie zarejestrowanych jest już ponad 150 tysięcy dzieci. Zainteresowanie jest tak duże, że w samym tylko punkcie organizowanym przez CSKA MSWiA na Stadionie Narodowym na dziś tylko jest zapisanych tylu młodych pacjentów, młodych dzieciaków, co w całej Warszawie.
Na szczepienie można zgłosić się pod bezpłatnym numerem 989 na stronie pacjent.gov.pl albo bezpośrednio w dowolnym punkcie szczepień. Krzysztof Nowina-Konopka, Wiadomości. W Brukseli trwa szczyt Rady Europejskiej, podczas którego Polska walczy o zmiany w unijnym systemie handlu prawami do emisji CO2. Chodzi o to, by ograniczyć inflację, która jest problemem w niemal całej Unii. I jednocześnie rzeczywistością stają się plany łączenia infrastrukturą wschodniej części Europy i zmniejszania wykluczenia komunikacyjnego Polski Wschodniej. Damian Diaz. 4 nowe odcinki trasy Via Carpatia o łącznej długości blisko 50 km udostępnione kierowcom. To południowa wylotówka z Lublina, obwodnice Kraśnika i Janowa Lubelskiego, a także fragment łączący oba miasta. Drodze ekspresowej, która połączy regiony wschodniej Polski, a w przyszłości stworzy nowy europejski obszar gospodarczy na linii północ-południe, nadano imię prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Istotne jest to, żebyśmy potrafili być tam solidarni, gdzie mamy silne wspólne interesy. To w jego obecności w 2006 roku w Łańcucie ministrowie infrastruktury państw naszego regionu podpisali deklarację o budowie trasy Via Carpatia. Dziś istnieje wielki plan na przeszło 600 miliardów euro, żeby stworzyć z Międzymorza rzeczywiście pewną całość. I ta droga jest elementem tego planu. Lechowi Kaczyńskiemu chodziło nie tylko o integrację państw regionu, by zwiększyć jego bezpieczeństwo i pozycję gospodarczą, ale też o walkę z wykluczeniem transportowym Polski Wschodniej. Mój brat miał jednolity życiorys, bez żadnych wpadek i był człowiekiem tak po ludzku bardzo dobrym i życzliwym wobec innych ludzi. Rządy PO-PSL blokowały jednak budowę trasy Via Carpatia, która ruszyła po zmianie władzy w 2015 roku. Podjęliśmy to zadanie ze świadomością, że realizujemy testament polityczny świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Innym ważnym projektem dla Polski i regionu jest budowa centralnego portu komunikacyjnego. Dziś zaprezentowano dokładną, preferowaną lokalizację portu Solidarność. To obszar o powierzchni ponad 40 km kwadratowych na terenie gmin Baranów, Teresin i Wiskitki. Znajduje się tam 3800 działek z 520 budynkami mieszkalnymi. Z wyprzedzeniem roku, dwóch, trzech, ktoś, jeżeli chce, bo to jest pełna dobrowolność, może wynegocjować ceny. Ogromne projekty infrastrukturalne są wyzwaniem, ale dziś w całej Europie gospodarczym zadaniem numer jeden jest opanowanie podwyższonej inflacji. W listopadzie wzrost cen energii odpowiadał za ponad połowę poziomu inflacji. To nie tylko wynik rynkowych kursów surowców, ale i systemu handlu unijnymi prawami do emisji dwutlenku węgla. Polacy będą musieli dużo więcej płacić. Nie tylko za prąd, nie tylko za ciepło, ale za wszystko, bo przecież wzrost cen prądu i energii powoduje wzrost cen wszystkich usług i produktów. To dlatego na szczycie Rady Europejskiej Polska domaga się ograniczenia handlu prawami do emisji CO2 tylko do firm, które faktycznie z nich korzystają. Polska tworzy też koalicję, która zablokuje plany rozszerzenia systemu zawarte w programie Fit for 55. Żeby zablokować pomysł przeniesienia choroby w postaci ETS-u na branże takie jak budownictwo i transport. W Brukseli Polska zabiega też o zgodę na rozszerzenie krajowej tarczy antyinflacyjnej. Rząd w Warszawie chce obniżyć VAT na paliwa i jak najszybciej wprowadzić zerową stawkę tego podatku na żywność. To jest dyrektywa, która wejdzie dopiero w życie połowę przyszłego roku, ale rozmawiamy i negocjujemy z komisją, żebyśmy teraz już wyprzedzili to. Rząd Prawa i Sprawiedliwości walczy ze skutkami podwyższonej inflacji, by wzrost cen nie odebrał Polakom części zdobyczy polityki gospodarczej i społecznej ostatnich 6 lat. Damian Diaz, Wiadomości. A teraz prokuratura okręgowa we Warszawie i śledztwo w sprawie wicemarszałka Senatu Bogdana Borusewicza. Śledczy sprawdzają, czy nie przekroczył on swoich uprawnień, odsyłając wniosek o uchylenie immunitetu swojego partyjnego kolegi, marszałka Tomasza Grodzkiego. O szczegółach Maksymilian Maszenda. Prokuratura chce postawić marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu zarzuty korupcyjne. Wniosek o uchylenie mu immunitetu trafił do Senatu w marcu, ale sprawa wciąż nie ruszyła. Stąd reakcja śledczych. W sprawie przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków poprzez pozostawienie bez rozpoznania wniosku prokuratora regionalnego w Szczecinie o uchylenie immunitetu senatorowi Tomaszowi Grodzkiemu. Według śledczych działania wicemarszałka Bogdana Borusewicza są
są bezpodstawne i uniemożliwiają postawienie korupcyjnych zarzutów marszałkowi Tomaszowi Grodzkiemu. Wicemarszałek Senatu z Platformy Obywatelskiej broni siebie i partyjnego kolegi. To wszczęcie śledztwa uważam, że jest skandaliczne. Nie ma takiej sytuacji bardziej politycznej, jak ta sytuacja. Sam Tomasz Grodzki przekonuje, że wszystko jest w porządku, a sprawa uchylenia jego immunitetu nie ruszyła z miejsca, bo Senat działa zgodnie z prawem. Proszę wybaczyć, ale nie mamy sobie tutaj nic do zarzucenia. Wiele do zarzucenia Grodzkiemu, który w przeszłości był dyrektorem szpitala w Szczecinie. Mają za to jego byli pacjenci, którzy wielokrotnie mówili o wręczanych Grodzkiemu pieniądzach. Byłam na pewno przy tym, jak matka weszła do ordynatora, dała mu te pieniądze i pamiętam, jak matka wyszła od ordynatora i z takim rezygnacją mówi, dałam łapówkę. I to dla niej to było takie, ups, dałam się zwojdaczyć. Pierwszym razem to był rok 96. Ojciec był chory na nowotwór, ojciec już nie żyje. W szpitalu powiedziano, że powinien wpłacić jakieś pieniądze na szpital. Zasugerowano mu taką wartość od 500 do 1000 zł. Matka się rozpłakała i powiedziała w ten sposób. To ja mu dałam moje ostatnie oszczędności. Dałam mu 2000 zł w kopercie, a on mnie dzisiaj tak traktuje. Zrobiło mi się bardzo przykro i żal i złość jakaś zapanowała taka nade mną. Śledztwo zostało wszczęte już ponad 2 lata temu i w tej chwili ono jest zawieszone tylko z tego powodu, że sprawa nie może być procedowana przez Senat. Koledzy partyjni pana Grodzkiego skutecznie uniemożliwili to, żeby pan marszałek Grodzki został pociągnięty do odpowiedzialności karnej. Sam polityk Platformy Obywatelskiej przekonuje, że wszystkie zarzuty pod jego adresem to pomówienia, a rodziny byłych pacjentów straszył sądami. Tomasz Grodzki mówi wszystkim Polakom, że są w Polsce podwójne standardy. Ja to tak odczytuję, że są święte krowy, że jemu na pewno nigdy niczego nie można zarzucić, że nigdy jego sprawa nawet nie stanie przed sądem. Zdaniem komentatorów blokowanie głosowania w sprawie immunitetu Grodzkiego to kolejny przykład działającej w Platformie Obywatelskiej tak zwanej doktryny Neumanna. Jak będziesz w Platformie, będę cię bronił jak niepodległości. Jak wyjdziesz z Platformy, to... Ja nie wyjdę. Zwycięstwo... Maksymilian Maszenda. Demokracji. Wiadomości. Łukaszenka nie odpuszcza mimo sankcji, gróźb i wezwań do zatrzymania operacji na granicach Unii Europejskiej. Wciąż dochodzi do ataków i prób jej nielegalnego przekroczenia. Kamil Trzaska. Kolejny raz wczoraj białoruskie służby zorganizowały próbę szturmu polskiej granicy. Kolejny raz atak udało się odeprzeć. W starciu ucierpiało 2 Polaków. Grupa kilkudziesięcioosobowa próbowała się wedrzeć na terytorium Polski. Te osoby były agresywne, było rzucanie kamieniami w stronę polskich patroli. O sytuacji na granicy Polski i krajów bałtyckich z Białorusią dyskutowali szefowie rządów krajów wspólnoty na szczycie Partnerstwa Wschodniego. Używanie migrantów jako narzędzia, jako żywych tarcz, jest to przyjęte przez wszystkie państwa i jednocześnie pokazujemy, że będzie eskalacja kolejnych sankcji wobec Białorusi, jeśli te działania się nie zatrzymają. Problem w tym, że unijne sankcje nie do końca są skuteczne, co widać dzisiaj na Litwie i w Estonii. Litewskie media ujawniły, że z Białorusi do portu w Kłajpedzie wciąż bez żadnych przeszkód jadą kolejowe transporty nawozów sztucznych. Kontrolowana przez Łukaszenkę państwowa firma jest jednym ze światowych potentatów i głównych żywicieli reżimu. Jeżeli zaprzestaną eksportować produkty białoruskie, ale to by oznaczało bardzo potężny cios w budżet tego reżimu. W Estonii media ujawniły rosnący import z Białorusi, między innymi paliw od Białorusnafty, drugiej największej firmy podległej Łukaszence. Oba te przypadki wyglądają bardzo źle w oczach białoruskiej opozycji i krajów całego regionu. Jeśli chcemy postępować zgodnie z kursem politycznym, to musimy zadeklarować, pomimo możliwej straty ekonomicznej, byśmy trzymali się konsekwentnego stanowiska politycznego i nie finansowali reżimu Łukaszenki naszymi pieniędzmi.
Pomimo sankcji relacje z białoruskimi służbami podległymi reżimowi utrzymuje także Polska Najwyższa Izba Kontroli. Portal wpolityce.pl ujawnił, że delegacja NIK, na czele której miał stać syn prezesa Mariana Banasia, udała się do Mińska na spotkanie z tamtejszym odpowiednikiem izby w celu przedyskutowania sytuacji w Puszczy Białowieskiej. Kamil Trzaska, Wiadomości. W Brukseli trwają rozmowy, których stawką jest bezpieczeństwo mieszkańców Europy. Zachód próbuje wypracować wspólny plan działań wobec rosyjskiej agresji na Ukrainę. Dotychczasowe straszenie sankcjami i polityka ustępstw amerykańskiej i unijnej administracji sprawiły, że zagrożenie rosyjską inwazją stało się jeszcze bardziej realne. Marcin Szewczak. Rosyjska agresja to temat numer jeden szczytu Rady Europejskiej w Brukseli z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego. Polska proponuje twardą politykę wobec Kremla, żadnych ustępstw, wzmacnianie sojuszu północnoatlantyckiego i zatrzymanie projektu Nord Stream 2. Niemcy nie zamierzają jednak rezygnować z gazowego dealu z Rosją, który nie tylko naraża bezpieczeństwo naszego regionu, ale jeszcze wzmacnia Putina. Tylko twarde decyzje Zachodu na czele ze Stanami Zjednoczonymi mogą powstrzymać Putina. Negocjacje, próby ustępstw tylko będą zachęcać Putina do dalszej agresji. Na razie są słowa brukselskich urzędników. Wzywamy Rosję do deeskalacji i zapewniamy Ukrainę o naszym wsparciu dla jej suwerenności i nienaruszalności terytorialnej. I amerykańskiej administracji. Chcemy załatwić to drogą dyplomatyczną i rozmowami, doprowadzić do deeskalacji. Dziesiątki tysięcy żołnierzy, czołgi, artyleria, drony, systemy elektroniczne. Rosja zbroi się przy granicy z Ukrainą. NATO nie ma już wątpliwości, że wszystko zmierza do konfliktu zbrojnego na wschodzie. Nie widzimy żadnych oznak deeskalacji. Co gorsza, zbrojenie się Rosjan w regionie trwa. To prowokacyjne działanie ma na celu naruszenie bezpieczeństwa w Europie. W obliczu tego zagrożenia w regionie Polska nie pozostaje bierna. Minister Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak przekazał dziś 16. Dywizji Zmechanizowanej 6 wozów dowodzenia, zbudowanych na bazie transportera opancerzonego Rosomak. Wszystko robimy po to, żeby Polska była bezpieczna, żeby Wojsko Polskie było coraz liczebniejsze i żeby było wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt, dlatego że tylko w ten sposób możemy odstraszyć ewentualnego agresora. Wzmacnianie wschodniej flanki NATO to priorytet. Chodzi o bezpieczeństwo Polski, ale też mieszkańców innych europejskich państw. Uważam, że musimy zrobić wszystko, co w naszej mocy, po to, by zapobiec najgorszemu scenariuszowi, którego niestety nie możemy wykluczyć. Zbrojna interwencja Rosji na Ukrainie jest realna i na ten scenariusz trzeba być przygotowanym. Marcin Szewczak, Wiadomości. Belgia, Holandia i Walia to rywale piłkarskiej reprezentacji Polski w trzeciej edycji Ligi Narodów. Losowanie odbyło się dziś w siedzibie UEFA w szwajcarskim Nyonie. Na miejscu jest Mateusz Nowak. Powiedz, jak komentowane są szanse Polaków z mocnymi rywalami? Trener Paulo Sousa mówi, że te mecze będą ogromnym wyzwaniem, bo zarówno Belgia, jak i Holandia są trudnymi rywalami, którzy lubią dominować. Wtóruje mu prezes Cezary Kulesza, który jednocześnie ma nadzieję, że te spotkania będą tylko przetarciem przed finałami Mistrzostw Świata. Z Holandią graliśmy już w poprzedniej edycji Ligi Narodów, wtedy przegraliśmy dwukrotnie. Zresztą z Holendrami mamy też bardzo niekorzystny bilans, jeżeli chodzi o historię naszych spotkań. Inaczej przedstawia się to, jeżeli chodzi o Belgię i Walię. Z Walijczykami na 8 spotkań przegraliśmy tylko jedno, a wygraliśmy aż 5. W czerwcu przyszłego roku zagramy 4 spotkania, we wrześniu kolejne 2 i wszystkie te mecze zobaczą Państwo oczywiście na antenach Telewizji Polskiej. O czym Mateusz Nowak. Dziękuję, Mateuszu. Dziś naszym gościem jest minister Marcin Horała, wiceminister infrastruktury i pełnomocnik rządu do spraw Centralnego Portu Komunikacyjnego. Witam serdecznie, panie ministrze. Ta rozmowa już za moment w TVP Info. Zachęcam państwa do jej obejrzenia. Widzom Jedynki, dziękuję za uwagę.